Somebody once told me the world is gonna roll me. Halo, halo, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z gry Clash Royale na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie Touchdown Challenge. Nie mam dzisiaj skrzynek do otwarcia, do otworzenia, dlatego niczego tutaj ciekawego nie będzie z openingu, ale zrobimy sobie za to Touchdown Challenge. Touchdown Challenge i spróbujemy też walnąć sobie jakiegoś questika. Zobaczymy, jak nam pójdzie, więc dobra, na start zaczynamy ten challenge. Pasuje mi tutaj zwinąć co najmniej 3 wygrane, ponieważ chciałbym te 2000 zawinąć i wtedy może tego Epic Chesta bym otworzył. Zależy, jak tutaj wyjdzie. Dobra, więc zaczynamy pierwszy meczek, troszkę sobie grę podgłośnie, bo jest za cicho. No i dobra, pyk. Quick match, choose your card. No to jest dobra karta, tylko droga. To weźmiemy sobie to. Do tego goblinki. Golem czy ba... Goblena, golema wezmę. Mam drogie karty, ale dobre. Do tego zap. Lightning mnie nie interesuje. Dobra, i spróbujmy czymś takim zagrać. Łatwo może nie być, ale spróbujmy. Mam mega drogi deck jak na ten touchdown, dlatego może być ciężko. Ale jak wypuszczę dobrego golema, gość jak nie będzie miał za bardzo budynków, to idzie naprawdę tutaj niezłą rozróbę zrobić. Tego gościa da się podobno zniszczyć. W ogóle, jeżeli macie jakieś ciekawostki dotyczące Clash Royale, jakieś mity, to możecie mi podsyłać. Będziemy sobie rozkminiać. Dobra, wypuszczamy tutaj golema. Tutaj te goblinki małe polecą. I zobaczymy, co ten golem sobie tutaj poradzi. Czy golem jest dobry, czy nie? Troszkę ściszę. Jednak było za głośno. I sprawdźmy, jak ten golem będzie tutaj działał. Cannon card dajemy tutaj na środek. No, przeszedł golem póki co. I ten jeden golemik może będzie przyłożenie. Patrzcie, jest touchdown. Wiedziałem, że ten golem to będzie coś pięknego. Dobra, jest jedna koronka dla nas. Więc spoko. Jeszcze jedno pasuje zwinąć i mamy to wygrane, więc tak. Na start zapodaję tutaj. Na razie czekam w sumie, bo nie mam ciekawych kart. Czy on coś ma? Ma Dark Prince'a. Ja sobie tutaj Valkyrie dam na tych wariatów, tylko niech bliżej podejdą. Pyk. Do tego archerki. Dobra, tam to się rozdupcyło. Teraz pyk. Spróbujmy coś takiego zrobić. Możliwe, że coś z tego będzie. Dobra, Tesla trzeba odpalać szybko, bo tutaj będzie problem z tym gigantem. Do tego goblinki małe, żeby go rozwaliły. Ale tutaj leci też mocne raże. Nie mam żadnej karty, żeby to bronić. Nie, gościu, stunuj to, dobra. Nie, tu będzie przyłożenie. To będzie przełożenie, chociaż nie wiadomo, ten P.K. jeszcze broni. Mega minion, P.K. Jest przełożenie od gościa, dobra, 1-1. Tym golemem gość mnie tutaj zatrzymał mocno. Trzecia runda. Tu poleci golem ode mnie dalej. Patrzcie, pyk, leci golemik. Do tego execute honor. Coś mam zapa przygotowanego, więc tak zagrajmy. Pyk. O fakt, to się nie rozwaliło. Dobra, leży. A ma Inferno Dragona. Inferno Dragon sobie powinien poradzić tutaj luźno z tym golemem. Do tego jeszcze budynek tutaj postawił. Dobra, leci ten balonik ze szkieletami. To też jest niezła karta. O, nie wiem, czy gość teraz się nie przejedzie na tym czymś. Źle rzucił tego Fireballa. Chociaż nie, ma już tutaj ofensywę. Drugą stronę. Valkyrie tutaj zapodaje. Do tego Tesla, do tego Spear Gobliny. Valkyrie powinno to powstrzymać. Jest problem najbardziej z tym Battle Ramem. Mogłem go wziąć, ja go odpuściłem typowi. I teraz patrzcie, co on tym Battle Ramem tutaj robi. Dobra, ten nie dobiegnie, ale mało brakowało. Leci golem od gościa już, dlatego go trzeba będzie jakoś powstrzymać. Valkyria tutaj wchodzi. Pstryk. O, powiem wam, że łatwo nie będzie. Fak, razy dwa eliksir już jest. Ten powinien się złożyć, ziomeczek, inferno. Ale tu jest mocny push, dobra, Tesla do tego dochodzi. Zatrzymane. Inferno powinien paść. Dobra, ale on nie dojdzie. Tutaj golemik wchodzi. Tylko nie wiem, czy tych za bardzo nie puściłem tutaj. I teraz się będę mógł na tym przejechać. Dobra, zap. Żeby to dobić. Jakoś trzeba rozwalić tego golema, nie mam pojęcia jak. Gość ma dużo mocniejsze karty, tak widzę teraz. Pierwsza runda ładnie poszła, bo mi deck siadł do ręki, a teraz już jest tutaj mega problem. Valkyria tutaj wchodzi. Rozwalcie to jak najszybciej.
Trzeba patrzeć, żeby się nikt nie przycisnął tutaj gdzieś jakimś kącikiem, bokiem, żebym tutaj przyczaił wszystkich, jak naginają. Canon Card. Ten Canon Card jest bez sensu. Chyba najbardziej bezsensowna karta, jaką aktualnie mam tutaj chyba w deku. Dobra, pyk, próbujemy to zatrzymać. Próbujemy to zatrzymać, bo jest mega, mega, mega big problem. Rozwal to. Zapik tutaj archerki. Pasuje budynek postawić, więc Tesla, 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 czy ja zdążę? Czy ja zdążę tą Teslę tutaj walnąć? Nie! Obróć się, obróć się! Dobra, jaki fart! Mocno na farcie. Dobra, tutaj Spear Goblinki zapodam. Wypuść go dalej, bo możesz, gościu. A nie, nie możesz, dobra. Walkiria. Minuta 45. Spear Gobliny nie dojdą. Mamy mega wyrównane deki. I teraz gość zasnął. Gość zasnął. No dłużej, dłużej, dłużej trzeba było się zastanawiać. Myślałem, że będzie wygrany touchdown, ale... No nie pykło, no nie pykło, dobra. Pierwsza gra do tyłu. Jesteśmy w gierce, sobie wezmę Furnace. To jest mega mocna karta, do tego szkieleta z bombką, bombera, do tego bierzemy sobie te golemki. Do tego mega golem. Mamy tanki karty, co gość ci da. Dużo zależy od tego, jakie karty dostaniesz od typa. Powiem ci, że masz tutaj średnie. Średnie te karty. O nie, Sparkiego masz, dobra. To jednak to jakoś może wyglądać. Więc tak, zaczynamy. Golem na start. I leci mocny push naprawdę. Do tego mamy trutkę. Poisona. Więc to może być ciekawie. Bomber. Kupię bombera tu masz. Bomber sobie z tym poradzi. Do tego Dart Goblin. Żeby to rozwalić. To nasze tanki, jak sobie tam radzą? Mogłem tam rzucić poisona już. Się wziąłem tutaj trochę za obronę tego. Log. No, 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 nie głupio, tylko też szybciej. Też jakby to wjechało szybciej. Dobra, stawiamy tutaj... O, jest przyłożenie. Dobra, jest jeden punkcik, nice. Gość się skupił na tej lewej stronie. W sumie też nie wiedziałem, że tutaj coś idzie. I mamy fight. Kolejny fight, do tego stawiamy tutaj Furnace. Wiem, że to się na środku stawia. Do tego muszkieterki. O, fuck, nie zahaczyło ich. Myślałem, że przyhaczy. Pyk. Gwarcy na tego wariata. Niech to się szybko rozdupi. Mega minion. Dobra, nice. Nawet dawać ludzie. Kolejne przyłożenie i mamy to. No, żaba ogarnia. Z żabą ostatnio wklikałem kilka tych zwykłych meczyków. Jakby 2 versus 2, bo robiliśmy Crown Chesta. Już udało nam się wygrać kupę meczy pod rząd. Dobra, jest kolejne przyłożenie, więc 2-0 dla nas. I pasuje tutaj teraz ogarnąć jeszcze czasowo, czy zagrać na czas, czy zrobić jeszcze jedno przyłożenie, żeby to wygrać. Dobra, Furnace tutaj na start, do tego Dart Goblin. On sobie tutaj radzi pięknie z nim. Ten Dart Goblin jest mega, mega fajną kartą, jeżeli chodzi o ten tryb. Gość ma latające postacie. O, będzie przyłożenie? Jest przyłożenie, dobra. 3-0 dla nas, goście sobie odpuścili tą rundę. No i jest pierwsza gra w challenge'u ugrana. Jeszcze dwie co najmniej pasuje mi wygrać. Pyk 2 versus 2, play with friend, share to clan, może żaba kliknie? Ta żaba jest naprawdę spoko, z nim się dobrze gra te challenge'e. Dlatego chciałbym to z nim ugrać, takie 20 tysięcy zwinąć za 8 winków, coś pięknego. Dobra, jesteśmy z żabą w kolejnym meczu, bierzemy Inferno Towera do łapy. Do tego Butter Ram czy Lava Hound? Lava Hounda wezmę, no. Do tego minionki. Do tego Electro Wizard. Wizard? O, fuck, powiem wam, że... Mocne karty były, mocne karty naprawdę. Mamy czym to zatrzymać, więc jest spoko. Co ma tutaj żaba w łapie? Boga tutaj, mordo, twoje karty. Furnace masz to latające coś. Jest princeska, jest tornado. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, jak to pójdzie, będziemy próbować te twoje karty. Jest Furnace od ciebie, to ja sobie zapodam tutaj Baby Dragona, przyjacielu mój drogi. Za tym pójdzie Lava Hound. Lava Hound idzie tutaj tak po boku może, tak sneaky. To mu nie dojedzie, nie masz szans. Właśnie o to chodzi. Lava Hound tutaj się próbuje przeciskać. Do tego poison. Lava Hound nie zaczepił mu budynku. Fuck, myślałem, że nie zaczepi tego budynku i będzie spoko. To jednak przyhaczył to. No dobra, no nic nie zrobi. Karta spalona. Archerki. Nie mam czym się bronić, fuck, mistrzu.
Ogar, bo nam dupa da, dobra, jest coś takiego. Electro Wizard tutaj wjedzie zaraz. Pyk. O, fuck, jak ten Elektro późno wszedł. No nie udało się, nie udało się, zrobili przyłożenie. Chciałem, że ten Elektro szybciej się respi, dobra, sorry. Jedna runda do tyłu, fight, kolejna runda. Słabe karty mam, albo mi się wydaje. Nie są karty, którymi tutaj będę mógł zaszaleć, coś mi się wydaje. Fornance, dobra, jest tutaj przymrożenie lekkie. Trzeba było to ziomeczko przymrozić, jak by się ładował Inferno na nich. Dajmy tutaj truteczkę. No powinno ich rozwalić, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie, nie bij tego Fornansa, balon! W dupę. Jeszcze nas rozwalił. Te arczerki też poszły. Powiem wam, że jest naprawdę ciężko, jest naprawdę ciężko. Ci goście fajnie tutaj klikają sobie. Ja tego lava chcę wypuścić, lava hound, ale... Ale czy to wyjdzie? Lava hound na lewą. Nie wiem, że to nie jest za droga karta. Battle Ram chyba mi się wydaje, że by się dużo bardziej tutaj sprawdził, dużo lepiej niż ten lava hound. No i jest po nas w tym momencie. Nie ma czym się bronić, jest przyłożenie. Touchdown, 2-0. No tragiczny deck, jeżeli chodzi o moje karty i ja to widzę. O, i zestrzelili go, widzicie? Inferno Tower tragicznie rzucony, który nie dostanie do niczego. Dobra, próbujmy tak zagrać, pyk. Zapem nie rozwalił mi tego. I to mu też strzeli, dobra. Chociaż jedno przyłożenie, żebyśmy zrobili, zawsze to by było coś. A tu jest na razie tragedia. Dobra, poison na środek. Nie, jeszcze nie przyhaczy go. Fuck, jaki unlock. Goście mają za dużo tych budynków. Patrzcie. I w tym momencie już leci końcowy push. Już jest nie do ogarnięcia. Skeleton Army, ale to nic nie da. Dobra, GG. No i widzimy się zaraz w kolejnej gierce. Ta gierka nam nie pykła, touchdown 3-0 do tyłu. Tą gierką już touchdown, chyba że wygram. No i dobra, na start podajemy sobie to coś. Dajemy Teslę, Wizarda, do tego strzałeczki. Giganta, bo czuję, że Gigant będzie lepszy od Golema. No i lecimy, 2 versus 2, touchdown. Gigant jest tańszy. Dlatego może się lepiej tutaj sprawdzić. Jest bowler, jest gigant, więc tak, zagrajmy tutaj bowlera. Zagrajmy tutaj giganta. Na tej stronie. Pyk. Cześć, bo tych tanków wypuściłem i tu nie ma kto klikać ich. Poleciał od gości balon, do tego muszkieterka wejdzie ode mnie. Przytryk, muszkieterka powinna sobie z balonem poradzić. Puszczaj go szybciej. Tutaj nam pada strona, ziomek! Fuck, jak typ tego nie ogarnął? On wypuścił jakąś kartę w ogóle. Oprócz tego Inferno. Jaki unlock, no co za typ? Z kolejną grą Wizard, do tego Princeska. No jest nieciekawie, jest mega nieciekawie. Heala w ogóle mamy, kto tu heala daje? Tesla. Żeby go trochę zatrzymać. No uda się tego golema ubić, ale co za tragedia. Ten kolej zagrał w poprzedniej rundzie, teraz ładne karty ma. I czuję, że przy tych kartach może coś się udać zrobić tutaj jeszcze, pyk. A i ten heal bez sensu. Chociaż ten healek może jakby działał tutaj, jakby dobrze nim zagrał. Dobra, strzałeczki. Przytryk, wizarda tej pasuje mi rzucić, tylko muszę chwilę wyczekać. Tak, mogę nie zdążyć, dobra, jest wizard. Jest wizardzik, pyk. No i czego gościu nic nie wy... CO?! Typie, zablokuj to! Princeska, Jezu, nie! Nie no, tragedia, tragedia. Jak traficie takiego gościa w touchdownie, to współczuję wam. Gigant wchodzi tutaj ode mnie. No, princeska. I patrzcie, ani jednej karty gość nie wypuści na tą stronę. No i na co on czeka? Ma pełną manę. Dobra, dobra. Szkoda, szkoda strzępić ryja. No i tak żeśmy skończyli touchdown challenge. Póki co w topa straszne, jeden winek tylko. 475, szkieletony, mega minion. Zobaczymy, czy on jest drogi, czy tani. 50, no, niedrogi, niedrogi. Można popróbować.
Co do klanu, to ludzie, co nie wbili 20 koronek, to zostaną skikowani, jest to 10 osób jakieś. No i dobra ludzie, zacznijmy sobie może jakieś questioki, może jakiegoś questa walniemy, może lepiej na tych jedynkach nam pójdzie. Spróbuję zagrać tym deckiem z minerem, z klonem, ze szkieletami, no i battle. Jeżeli nie wyjdzie, to spróbujemy jeden na jeden jeszcze z klanowiczem jakimś zagrać, może tam pójdzie lepiej, no i dobra. Mamy tutaj arenkę, 3080 pucharków, poleciałem 200 ponad do tyłu. Dobra, zaczynamy tutaj z Giant Skeletonem, do tego dorzucamy tutaj goblinową barelę i czekamy. I minera jeszcze tutaj rzucę. Pyk. Dobra, zobaczymy, czy tutaj krzywdę zrobią mało na tej wieży. Dobra, trochę obiją. Marzy mi się, dobra, już mi się pomarzyło, żeby ten gigant szkielet doszedł do tego, nie? Wtedy go klonuje i jest gra rozdupiona, tak powiem wam. Tutaj delikatnie mówiąc. Pyk, tej strzałeczki. Bez sensu one były, ale rzucić musiałem zawsze to. Wybronię tą wieżę, no ale już jestem do tyłu. Już jestem mega do tyłu. No jest źle. Jest źle, jest tragicznie. Dobra, dlatego ja czekam tutaj na manę, większą ilość many. Tutaj Wizard. Wchodzi Wizard, sobie powinien z nimi poradzić w miarę luźno. Wizardzik jest mega, mega fajną kartą. Jest to jedna z fajniejszych kart w tej grze. Jedna z kart, którymi mi się fajnie gra. Dobra, Giant Skeleton. Nie, za Wizard! Wizard do tyłu! Idź pod ramię, dokładnie tak. O to chodzi. I dajmy sobie tej klonika. Psztryk, dobra. Jeden dupnie i ten dojdzie do wieży. Fuck, nie rozwaliło go. No nie, myślałem, że sobie poradzi ziomek z tym. Fuck, on też ma na piątym poziomie go. Dobra, to w tym momencie... Mecz będzie do tyłu! Mecz będzie... Nie, jeszcze pod wieżą mi się rozwalił. Fuck. Jest tragedia. Baby Dragon. Nie mam czym się bronić, no. Jaka to jest lipa! A nieraz nie udało mi się nawet klona wykorzystać. Gdzieś ma jeszcze takiego deka jak mój. Rakietę też tragicznie, na razie, bo jeszcze ani raz dobrze nie rzuciłem. Dobra, teraz leci rakieta, która powinna skrzywdzić gościa troszkę. Ale ja ten mecz w topie, no. No i właśnie tak pada druga wieża u mnie. Dobra, Wizard. Tylko mi też gigant szkieleta puści, właśnie o to chodzi. Dobra, dajmy tutaj minera, niech puszuje, spróbujmy uderzyć też na drugą stronę. Psztryk. Spróbujmy tak zagrać. Spróbujmy chociaż jedną wieżę ugryźć gościowi. Ale to się nie uda. Dobra, nie, jedna wieża jest, jedna wieża jest. A 20 sekund, ja się nie wybronię. O Jezu, jeszcze to poszło. Gość bierze to za trzy koronki. W tym momencie kończy mecz. Dobra, good game. Tragedia. Jak się przegrywa, pasuje się odbić, dlatego ostatnia arenka tutaj... Na tym odcinku zobaczymy, jak będzie dzisiaj, jak będzie teraz, bo ogólnie jest tragedia straszna, wszystko do tyłu, nic się nie układa ta gra. Dobra, miner. Wzywam cię, ziomeczku. Tutaj dajmy sobie Wizarda, dajmy sobie coś takiego. Dobra, w miarę szybko się udało to rozdupczyć. Goblinowa barela. Dawać mordy, dawać. Do 1600 zbicie, będzie dobrze. 700, 1600. Jest dobrze, dobra, jest dobrze. Póki co wygrywam. Póki co jest perfekto, no. Jeden mecz tylko wygrany na cały odcinek, no to jest jakaś masakra. Gigantowy szkieleton. I go sobie sklonuję, tylko jak bliżej podejdzie. A dobra, nie klonuję, nie opłaca się. Baby Dragon. On rozwali tą pekę, a ten szkieleton rozwali tych wizardów, dobra. Miner. No, ta wieża 1600 minimum. Patrzcie. Lecimy z nią grubo. Pyk. 1400, jeszcze to się rozwali. 1200, nice. Dobra, jesteśmy na razie na lepszej pozycji niż przeciwnik nasz. Zobaczymy, co tu się będzie działo, jak goście boosta dostanie razy dwa, nie? I tu wyjedzie z kombem, to się nie podniosę. Dobra, ta wieża zbita do 1800, 900, 800. Dobra, nice. Dlatego Wizardzik, jak lecą te dwa puszujące barbarianki. Mega mocna karta, Facebook, utka i mordę. Dobra, Baby Dragon.
Wchodzi tutaj. Nie wiem, czy gość mądrze zagrał tego... tego Knighta. Okej, sklonuję. A, dobra, nieudany klon. Najgorszy, najgorszy klon ever. Wieża siądzie, ale ten klon był tragiczny. Nie siądzie, o masz. Patrzcie, byłem na tak wygranej pozycji. Już jest dupa. Już jest dupa. Wieża siadła, ale mi też siadła. Tutaj gigant szkieleton, dobra, wodzu. Tu będą arrowki leciały na 100%. Chociaż nie, dobra. Wizard. Myślałem, że to arrowkami trzeba będzie zgasić. Dajmy coś. Klon! Nie, jaki nieudany! Miner. Znaczy ja się muszę bronić już, bo to wygram. Tym, że mam tą rakietę, nie? Szybka rakieta challenge i wygrany, ale... Chociaż ty! Jeszcze nie wiadomo, dobra, pyk. Broń się mordo, broń się mordo, bo tu jest nieciekawie. PK tutaj coś podbija. 650 na tej wieży. Dobra, klonujemy to, klonujemy to. Pokażcie ludzie, na co was stać na tych klonach chociaż. Pyk. Dobra, jest to. To jest mój mecz, to jest mój mecz. Nie da się tego przegrać. Dobra, w końcu się udało. W końcu się udało chociaż jedną arenkę wygrać. Więc jest, jest coś, jest jakiś postęp. Niby na plus, bo więcej koronek dostałem, ale... 3089 to mnie nie zadowala w ogóle. Dobra ludzie, jeżeli wam się odcinek podobał, zostawcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek powiadomień. No i trzymajcie się, do następnego. Cześć wam!